Koulibaly! Tutaj dzisiaj napisze się kolejny odcinek naprawdę pięknej historii polskiego futbolu. Trzeba powiedzieć, że siedziała piłka na nodze, który no, kilka razy świetnie ją skrzydlił. Teraz Błaszczykowski, Milik, gol! Yes! I gol! Mamy bramkę w Nicei! Polska prowadzi z Irlandią Północną 1-0! Wojciech Szczęsny. José Maria Calle, gol, 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 zrobili to w ciągu 20 minut. Teraz tym cynizmem przeciągnąć to na swoją stronę. Koulibaly! Nieprawdopodobne, niemożliwe, to się nie dzieje, to mógł napisać tylko w futbol. Okrutny Bóg futbolu, Kalidu. Koulibaly, ta skała się posypała w tym momencie. Kalidou Koulibaly sam sobie wbił sztylet w serce po takim meczu. Między Griezmana, Gignaca, Moutinho do Edera. Eder w walce z Kościelnym. Eder kapitalnie się przetrzymał. Eder! 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 Portugalia 1-0! Eder! Nieprawdopodobna akcja środkowego napastnika reprezentacji Portugalii. Pokazał siłę fizyczną Laurent Kościelnemu Eder. W zasadzie biegł z nim, trzymając go przez pewien... Iwan Provedel w polu karnym, dośrodkowanie złe, pokazują zagranie ręką, gracze Lazio. Jeszcze to może być sprawdzane, Luis Alberto! Wow! Gol! 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 Provedel! Gol! Provedel! Gol! Iwan Provedel! Bramkarz! Ratuje Lazio! Co tu się wydarzyło? Miracolo! To jest cud na Olimpico! To jest cud w Rzymie! Iwan Provedel ratuje! Ratuje punkt! Patrzę na ten mecz. Atletico z piłką na połowie Bayernu. Saul Niguez, Saul, ależ to zrobił! Saul, czy pójdzie dalej? Saul! Gol! Saul! To jest akcja z cyklu Stadiony Świata! Teoretycznie to nie mogło się udać! To jest akcja najlepszych piłkarzy na świecie! Walczy Beniaminek do ostatniego gwizdka. Jeszcze Chodzi ma jedną piłkę na nodze. Jeszcze uderza! Dośrodkowanie, teraz okazja, bramka! Isak! Isak! Król Mikael Isak! Niesamowite! Jak oni to zagrali! Co on zrobił? Jak pan... Bremer. No i teraz presja ze strony Kamady. Luis Alberto! Luis Alberto i ta magia, której oczekiwaliśmy od tego piłkarza, wreszcie została zademonstrowana. Lazio 1, Juventus 2. Ilmago znowu czaruje, ta różdżka jego w prawej nodze daje kontakt Lazio. Przerzut McKenniego, jest Vlachowicz, Vlachowicz, prawa noga! Proszę poczekać na gwizdek. Będą charakterystyczne, będzie charakterystyczny nabieg. Cristiano Ronaldo! Można go kochać, ale na pewno trzeba podziwiać i oddać mu to, co mu jest należne. Cały czas minimalne prowadzenie Chelsea. Diego Costa do Edena, Hazarda, Eden Hazard, krótko prowadzona piłka, nieprawdopodobnie trzyma się na nogach, Belg, Eden Hazard do lewej, nie, do prawej nogi, Hazard! Co on tutaj zrobił? Zobaczyli Diego, ale Diego Maradona!
6-0. Kolejne dośrodkowanie na pole karne. Robert Gomny wybija piłkę. Sane, piłka na lewej nodze. Sane! Kikiewicz! I co? Lewandowski! Gol! Zrobił to! Maszyna Robert Made in Poland! Zrobił to! 41. gol Roberta Lewandowskiego od chłopaka, który urodził się w Warszawie przez pierwsze kroki w Leszcie, a teraz świeci jego gwiazda. Dzięki Zuter, strzał, gol! 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 Edi Dzeko! Manolas, przepraszam, 3-0! 3-0! Kostas Manolas! 82. minuta i Kostas Manolas po tym środkowaniu. Wszyscy gracze Romy, którzy jeszcze nie dobili. Roma w półfinale, Roma dokonała rzeczy niemożliwej. Coś nieprawdopodobnego. Barcelona przegrywa 3-0 i nie ma jej w półfinale Ligi Mistrzów. Sztab medyczny Realu Madryt nie udostępniał piłkarzom. W takich momentach się tego nie piłkarzom, tylko kibicom takich rzeczy się nie robi. Uwaga, Lewandowski! Gol! I znowu Sami Khedira, po raz trzeci w tym meczu. Uwaga, Lewandowski! Tek zrobił dwa susy, powalczył teraz Robert Lewandowski, Szmelcer, jego lewa noga, Lewandowski, znowu piłka pod tego... Gol! Jeszcze kilka. Marco Reus. Reus popychany i rzut karny dla Borussii Dortmund. Tym razem arbiter pokazał na punkt 11 metrów. Lewandowski! Słoneczne promienie, tak Lusail Stadium dziś przyciąga miliardy spojrzeń kibiców z całego świata. Arena, na której będzie rozgrywany 22. finał. Chwilę na nim pojawią się współcześni piłkarscy gladiatorzy. On, który ma jedno marzenie, bo wszystko ma w kolekcji, oprócz Pucharu Świata. Na to spotkanie zapraszają Państwa Sebastian Mila i Dariusz Szwakowski. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wiszcze Szymon Marciniak. Zaczynamy wielki finał. Alvarez czeka. Di Maria w polu karnym. No i mamy to. Pierwsza szansa. No i Messi. On strzelał wiele rzutów karnych. Messi! Upamecano, Messi, ale zgranie. I teraz będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie dwa. Di Maria! Di Maria! Argentyno! Argentyna! Co ty robisz? Popędzili Francuzi. Jest szansa pole karne. Jaka decyzja? Rzut karny. Może wrócić nadzieja. Jeszcze Mbappé. Szymon Marciniak. Mbappé. Mbappé! Jest! Jest! Jest bramka dająca Francji nadzieję. Ale Smagro poszedł w górę. Jo, oni teraz wiedzą. No, oni dostali dodatkowe siły. No i Mbappé! Mbappé! Coś niesamowitego! Pytałem, kto ma dać sygnał. Mbappé odpowiada. Wraca. Teraz okazja Argentyńczyków, może to być strzał ich życia, może przeszła piłka czy nie? Tak jest, a więc mówiłem, oni szukali tej jednej szansy nadziei i wracają do bliskości Pucharu Świata. Poszli w górę Francuzi, przejęli piłkę z daleka, zablokowana. Karny, tak. Karny, jeśli obroni, to będzie miał wielką zasługę w triumfie Argentyny. No i co? Nie, 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 nie ma
tutaj zmiłuj się. Są w grze Francuzi. Ależ Mbappé. Przejmują Francuzi. Oj, no i zobaczmy! Oj, broni, to broni! Jeśli strzeli, spełni 36 lat oczekiwań Montiel. Montiel! Vamos Argentina! Vamos Ecuador! 36 lat czekania, 120